Na program zaprasza Orlen, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Dojazd ekipy ski jumping.pl na wszystkie skocznie świata zapewnia Real Logistics, partner logistyczny serwisu. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapens, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Niedziela 18 dzień grudnia. Tadeusz urosłeś albo na zaspie stanąłeś po prostu od wczoraj, tyle się pozmieniało. No ale jak to wszystko pozmienia się tam na Dolonek Rositli z szanse już o 11 kwalifikacji 57 skoczków i 12.30 przedświąteczny konkurs indywidualny. Tak, jest dokładnie tak jak mówisz, masz rację w 100%. A tak poważnie to no emocje są spore, bo wczoraj polscy skoczkowie sprawili nam naprawdę wiele radości. Dwóch Polaków na podium, Piotrek i Dawid, to naprawdę piękna sprawa. Troszkę szkoda, że zabrakło minimalnie, żeby, żeby cieszyć się ze zwycięstwa. No ale Andrzej Lanicek też jest w wielkiej formie, a Dawidowi troszeczkę może warunki nie sprzyjały tam pod sam koniec tej drugiej serii. A dodatkowo, jak sam zawodnik mówi, też. To nie były takie czyste, idealne skoki, więc jest jeszcze potencjał, jest jeszcze pole do poprawy i zobaczymy, co dzisiaj przyniesie. Tak, do tego Kamil Stoch i Paweł Wąsek. Oni się rozpędzają przed turniejem czterech skoczni. No i ta trzyosobowa grupa. Tomasz Pilch, Jakub Wolny, Aleksander Zniszczoł. To już jest naprawdę ostatnie wezwanie na pokład, jeżeli chodzi o turniej czterech skoczni, bo spodziewamy się wielu, wielu, kilku zmian przy okazji tej imprezy. Tak, no nie ma za wiele pola do manewru tutaj, bo znowu bo no nie mamy jakichś super w tej chwili wyróżniających się zawodników z zaplecza, ale, ale prawdopodobnie jakieś tam zmiany, jakieś roszady zostaną dokonane, chociażby po to, żeby ci, co sobie tutaj nie radzą w Pucharze świata, mieli czas na to, żeby, żeby coś tam podszlifować, żeby coś z tą formą zrobić, no bo na pewno od Kuby Wolnego. Dlatego oczekujemy dużo więcej, to samo z Tomkiem, Pilchem. No, Oleg z niszczą ma przy, przebłyski dobrych skoków, ale to też nie jest to, no, czego moglibyśmy się po nim spodziewać, bo sygnały były przed sezonem takie, że on jest w naprawdę wysokiej formie. Tak jest, my gramy fair play tutaj w Szwajcarii, kiedy zobaczyliśmy, że naszym sąsiadem pokojowym w hotelu jest Anżela Niszek, uznaliśmy, że cichutko grzecznie, cichutko, grzecznie idziemy spać, nie imprezujemy. Tak, no żeśmy ściszyli troszkę imprezę, no te celebracje po wczorajszym podium, nie no, tak żartujemy oczywiście, ale, ale tak śmiesznie właśnie, bo się żartowałem Dominikowi, że jakbyśmy chcieli dać Dawidowi dzisiaj więcej szans, to włączymy głośną muzykę o drugiej w nocy, może się nie wyśpi tutaj największy, e, największy rywal Dawida, ale tak Poważnie, no to mamy nadzieję, że będzie ta rywalizacja dzisiaj sprawiedliwa, równa. No, a pogoda się tutaj, tak jak to mówimy, dokręca, że na pewno będzie, warunki będą fajne. Wygląda na to, że jest bezwiecznie, słonecznie, bezchmurnie. No, po prostu ma być pogoda, marzenie na takie zimowe zawody ostatnie przed świętami Bożego Narodzenia. Bazowo ma być taki lekki ciąg z tyłu, ale kiedy to słoneczko dojdzie do głosu dzisiaj, którego się spodziewamy, no to powietrze trochę paruje, idzie do góry, no i może być troszkę loterii chwilami. No to jak zawsze, jak w skokach, jak to mówią, to jest sport na świeżym powietrzu, to nigdy nie jest idealnie e, równo. Natomiast, no naprawdę, ja, ja, jeśli będziemy narzekać przy takich warunkach jak tutaj w Engelbergu, to naprawdę e, już nigdy nie będziemy w pełni zadowoleni z, z tutaj z warunków wiecznych, z warunków do skakania, więc trzeba po prostu cieszyć się tym sportem, no i z przyjemnością oglądać dzisiejsze zawody. I na sam koniec dodam, że nareszcie, nareszcie kończy się mundial, kończymy z tymi unikami, dlatego dzisiaj tak wcześnie zaczynamy, no bo wielki finał przed nami o 16, gdzieś tam obejrzymy pewnie, co, jaki będzie wynik. Oj! Remis. Remis, remisem zakończy się wielki finał, Tadeusz to wielki intelekt. Jaki będzie finał, e, wynik finałów w Katarze? Jakie będą wasze typy na Engelberg? Piszcie w komentarzach. Tadeusz, ty to Anzymon jesteś. No, ja dzisiaj ten prawie jak z tym Titlisem dziś. No tak, no tak, no bo ja rozsuwam tutaj żaluzje, rolety, patrzę na te góry, a Tadeusz tak nieskromnie rzuca, no to Miniku, to chyba titlist się na ciebie patrzy, a nie ty na Titlis, co za suchar. No i to taki, wiesz, no, tak no, jak człowiek się jeszcze nie obudzi, w pełni to ma takie dziwne rozkminy, ale no to... No to ja jeszcze na sam koniec dodam, że już mówi, no tylko żebyśmy czegoś głupiego nie zapomnieli, wychodząc spokojnie. No mówię, no przecież idę za tobą. No i tym głupim akcentem można chyba zakończyć te nasze wejście. Otóż to, dziękujemy, dobrej niedzieli. Dobrodośli ma. dobrodośli u planicy.